mój duży obraz w fabryce Norblina jest rodzajem malarskiego zaproszenia do Muzeum Fabryki Norblina. Dlatego jest złożony głównie z wyrobów, wszelakich produktów, które przez lata ta fabryka wytwarzała. Technicznie było to dla mnie wyzwanie, ponieważ cały ten obraz powstał farbą akrylową na blasze aluminiowej. Pierwszy raz malowałam zarówno farbą akrylową, jak i na takim podłożu. Jest to układanka 7 liter, z których złożone jest słowo Norblin, nazwisko i nazwa Norblin, oraz układanka różnych naczyń, platerów, sreber, sztućców, wazoników, tac, wszelakich właśnie wyrobów tej fabryki. Cały obraz stworzony jest głównie z trzech kolorów: ultramaryny, czyli takiego jasnego, świetlistego błękitu, czerni i bieli. Ale są też fragmenty zielono-żółte i to są małe roślinki polne, które się pojawiają w niektórych momentach jako nawiązanie do biobazaru. Przygotowywałam się do tego obrazu dosyć długo, gdyż nie tylko bardzo wnikliwie przeczytałam album i wszelakie historyczne informacje o fabryce, ale także wydrukowałam ponad 100 zdjęć wyrobów fabryki Norblina, żeby malować prosto z nich, z tych przedmiotów, żeby mieć je przed oczami. Jest to mój największy jak do tej pory obraz, ponad 8-metrowy. Składa się z 7 paneli, ale kolejne moje realizacje też będą monumentalne, więc chyba wchodzę w taki okres dużych obrazów.